Siemanko wszystkim, Persik Fan TV, jest ze mną Hubert Paradowski. Aktualnie po walce, po wygranej walce, jak widać, jeszcze prosto z ringu zszedłeś. Akurat znamy się osobiście, razem byliśmy na obozie w Tajlandii, więc ciężko mi było kibicować, bo wiadomo, z jednej strony za tobą, z drugiej strony kolega też z klubu walczył, dlatego stwierdziłem, niech wygra lepsze. Walkę wygrałeś, uważam, że wynik jest słuszny, był niejednogłośny, ale tak powinno być. Jak ty oceniasz tą walkę? No tak jak mówisz, czułem, że wygrywam tą walkę, że pierwsze dwie rundy na pewno były na moją korzyść. Wiem, że w trzeciej trochę nie wiem, co poszło nie tak, ale opadłem lekko z sił. Przeciwnik poczuł chyba tutaj, jak doping go ruszył też na takiej fali trochę. No i co, poszedł do przodu za ciosem, potrafił mnie parę razy, ale wiedziałem, że te dwie pierwsze rundy na pewno były na moją korzyść, więc myślę, że wynik słuszny, ciężko pracowałem na to i dobrze tak było, jak jest. Jak doping, który był, wiadomo, że przeciwko tobie, a czy może nie przeciwko tobie, ale za twoim przeciwnikiem, z tego względu, że wiadomo, że nie jesteś z tego miasta. Czy to było coś, co podłamuje też zawodnika, czy raczej nie wsłuchiwałeś się? No, ale chyba się wsłuchiwałeś, bo dobrze usłyszałeś ten doping. Powiem tak, na pewno ten doping, wiedziałem, że go na takiej fali poniesie dalej, że będzie szedł za ciosem. I tak jak myślałem, tak właśnie było. Ludzie, z którym tutaj wiadomo, jest Tubelec, jest Zabrza, będą wszyscy za nim. Zaczęli mu kibicować, on szedł mocno za ciosem, ja już opadałem w sił, tak jak mówiłem na początku. No i co, próbował tam swoich akcji, ale wiedziałem, że to i tak już praktycznie koniec będzie walki, że pierwsze dwie rundy, tak jak mówiłem, były na moje korzyści, co skończyło się tak, jak się skończyło, bardzo się z tego cieszę. Mocno się przygotowywałem do tej walki, nie wiem, co w tej trzeciej rundzie zabrakło, bo naprawdę przygotowania były takie jedne z najmocniejszych w moim całym życiu. No ale jednak wynik cieszy, tak, parę rzeczy by mi tak zmienił, co w tej walce było, no ale werdykt się liczy, że na moją korzyść i tyle. No przeciwnik też był chyba wymagający, przeciwnik jest dobry. Przed chwilą też właśnie idąc tutaj rozmawialiśmy, jak tak szybko ocenić swojego przeciwnika? Powiem tak, przeciwnik mocny naprawdę, wiem, że rozmawiałem z nim przed walką. Bije się w kategorii wyżej niż ja, bo ja zazwyczaj startuję do 81 kg. On mi mówił, że on z 90 zbija zawsze do 86 startową. Było czuć tą jego siłę, no ale myślę, że jednak ten doświadczenie moje ringowe, które mam większe, bardziej zaowocowało właśnie w tym pojedynku i że fale zwycięstwa na twoją korzyść przyniosłem. Dzięki za wywiad. Ostatnie jeszcze, do Tajlandii jedziesz czy nie? Obóz MTC, zapromujemy tutaj troszeczkę. Oczywiście, pozdrawiam Ediego, Rafała Górkę. 14 lutego widzimy się w Tajlandii, o ile tutaj żadnych udziwnień nie będzie z sytuacją w świecie, jaka jest, wiadomo. Mam nadzieję, że 14 lutego wszyscy razem, wspólnie znowu wyjedziemy do Tajlandii i będziemy w takim gronie super trenować jak zawsze. Ja również mam nadzieję, że będę w Tajlandii. Dzięki, Hubert. Dzięki. Hej.